Cześć! Dzisiaj troszeczkę nietypowo. Jesteśmy na plaży, ale tym razem nie z wędkami do surfcastingu, a z wędziskiem typowo spinningowym. Co będziemy robić ze spinningiem na plaży? No co są tam? Będziemy łowić. Mam taką nadzieję. Pogoda dzisiaj nas nie rozpieszcza, marzec, no także 5 stopni na plusie. Nieciekawie, ale damy radę, coś spróbujemy, spróbujemy porzucać, spróbujemy jak to będzie wyglądać w praktyce. Ja nigdy, wiecie, nie łowiłem z plaży spinningiem. To jest mój pierwszy raz. Spinningowałem oczywiście na jeziorach, na rzece. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, co mamy tutaj za zestawik. Więc tak, ja się, z racji na to, że się nie bardzo znam na takich dalekich, mega dalekich rzutach spinningowych, a tutaj o to by mniej więcej chodziło, żeby te zrzuty naprawdę były ekstremalnie dalekie, założyłem jedną rzecz. Nie wchodzę do wody na tą chwilę. Później zaopatrzę się w jakieś wodery i będziemy sobie spinningować z rewy. Na tą chwilę będę spinningował po prostu z plaży. Tak jakbyście chcieli po prostu sobie tutaj przyjechać po sezonie z rodziną. Idziecie sobie na spacer, powiedzmy, z Władysławowa do Rozewia z bardzo spacerkiem i od czasu do czasu sobie po prostu chcecie zarzucić swój spinning do morza, spróbować sobie coś wyciągnąć. Zacznijmy może od drugiej strony. Jak wygląda mój sprzęt? Byłem w sklepie, zasięgnąłem opinii ekspertów, można powiedzieć, w tej dziedzinie. Ludzi, którzy są może nie na co dzień na plaży ze spinningiem, ale którzy po prostu spinningują plażowo i którzy mają sprzęt naprawdę za grube tysiące, uwierzcie mi. Razem z tymi ludźmi żeśmy zbudowali dla mnie taki dosyć prosty zestaw, który mega nie obciąży naszego budżetu, ale który będzie po prostu dobry. No więc słuchajcie, dla mnie najważniejsze w tym wędzisku było to, żeby ono się fajnie wyginało, żeby ono nam potrafiło takie przynęty rzędu około 30 gramów wyrzucić jak najdalej. Ja mam tam jakieś wędziska inne spinningowe, które używam do połowy okoni, czy tam nawet sobie na szczupaka z czymś tam lecę, ale wiecie, jak się łowi na jakimś jeziorze, czy z pontonu, bo ja też często łowię z pontonu, no to nie potrzebuję zarzucać na 100 metrów, więc no nie było mi do tej pory jakieś takie typowe wędzisko potrzebne. Ten Sea Hunter jest po prostu no, optymalny. Sea Hunter, on kosztuje około 250 zł i daje radę. Naprawdę, uwierzcie mi, daje radę. Pływałem już na jakimś tam jeziorze okolicznym parę razy sobie zarzucić. Także te przynęty, które mają między 15 a 32 gramy, one lecą najdalej. On ma 10,40 z tego co pamiętam, tak, 10,40 czy ciężar wyrzutowy, więc okej. Dzisiaj mam dla Was przygotowane też, tutaj mam dwa rodzaje plecionek. Tak jak widzicie, jeszcze nic nie powiedziałem o moim kołowrotku. Kołowrotek Robinsona, nie jakiś też, wiecie, górnopółkowy, bo to nie o to chodzi, żeby teraz sobie kupić sprzęt nagle wysokiej klasy i raz pojechać nad morze. On jest odporny na suchą wodę, co jest tak dosyć istotne, bo nawinięto mamy plecionko, na troszeczkę wody będzie nam przynosić na kołowrotek. W typowym surfcastingu no nie mamy aż takiej potrzeby, żeby tam był ten kołowrotek stricte mega odporny na suchą wodę, bo tam używamy żyłki. I ona, no tak jak wiecie, żyłka aż tyle tej wody nie nanosi, co plecionka. Plecionka zawsze troszeczkę więcej, ona troszeczkę się namacza. Jeżeli chodzi o nawinięte plecionki, to mam dwie. No, tutaj do tego Robinsona dostajemy drugą szpulę identyczną, co jest też bardzo fajne. Wiecie, ona jest identyczna, ona ma identyczne parametry i no jest po prostu fajna. Nie jest zrobiona w każdym razie po kosztach. Mam dwie plecionki. Mam 20 i 12. 12 polecili mi chłopacy właśnie do tego zestawu. Próbowałem, leci fajnie. Ona ma splot 8 mikrowłókien. Zresztą zaraz mam tutaj. To może schowam. Mam pudełka, więc zaraz Wam pokażę co i jak. I naprawdę muszę powiedzieć, że jest duża, duża różnica, pomimo tego nawet, że ona jest tańsza. Odstawię tylko wędzisko i zobaczcie. Tu mam,
tą grubszą, 20. No, można powiedzieć rodzimej firmy, bo na zdjęciu mamy nasz holownik Neptu, na którym na dorsze pływamy dosyć często, zresztą możecie sobie na Władek.pl też zobaczyć. I mamy też tą drugą żyłkę, drugą plecionkę, tą 12. I powiem Wam szczerze, ta 12 jest lepsza od tej pod tym względem, że jednak ten ciasny sploty 8 włókien robi nam to, że ona nam nie szoruje tak o przelotki i bardzo fajnie się nawija. Jest też troszeczkę bardziej miękka od mimo wszystko tej grubszej, no ale ta jest dwa razy grubsza, więc no sorry, coś za coś. Jednak na plażę, żeby sobie tak po prostu troszeczkę pospinningować, z zupełności wystarczy 12. I co tu dodać? Wiele nie ma, nie ma co gadać, trzeba się po prostu zająć łowieniem, tak? No ale żeby sobie połowić, trzeba mieć czym połowić. I teraz co będziemy potrzebować, żeby sobie po prostu troszeczkę się pobawić na tej plaży? Na pewno będziemy łowić takimi małymi pilkerami. Dlaczego? Dlatego, że one są małe, a skoro są małe, to mają małe opory w powietrzu. Idąc dalej tym tropem, one są zrobione z metalu, więc są ciężkie. I teraz dodajmy do siebie to, że są małe i dodajmy do siebie to, że są ciężkie, daje nam po prostu fajnie daleki lot. Jeżeli chodzi o gumy, to gumami raczej tutaj nie damy rady sobie spinningować z plaży, bo to też mówię dokładnie z plaży, bo jak wejdziecie sobie na rewę i zarzucicie sobie gumą tam powiedzmy na 50 metrów, to tam po prostu starczy. Jeżeli wędkujemy sobie typowo z plaży, no to w tym momencie będzie trochę ciężko. Jeżeli chodzi o takie lepsiejsze przynęty, tak? Lepsiejsze przynęty, które użyjemy, myślę, że po którymś dopiero razie, jak już sobie troszeczkę pospinningujemy, porzucamy powiedzmy to 10-15 razy i dojdziemy do pewnej troszeczkę wprawy, też może trochę rutyny pozimowej, bo ja jestem pierwszy raz na plaży, więc dla mnie to w ogóle jest pierwszy raz ze spinningiem na plaży, więc dla mnie to już w ogóle jest czat, ale zakładamy, że po prostu przychodzicie tutaj od tak, zarzucacie, to zaraz nie bierzcie sobie zaraz jakiejś tam mega drogiej, fajnej, bogatej, dobrej przynęty, bo Wam coś, zapomnijcie kabłąk na przykład otworzyć, kołowrotka Wam się po prostu tu urwie i będzie skucha. Słuchajcie, na pierwszy rzut taka moja na tą chwilę najlepsza, może nawet i najdroższa przynęta to jest właśnie taka rybka. Ona ma bardzo optymalną wagę, bo 28 gramów to do tego wędziska to jest takie, wiecie, ok. 32 to już jest takie 40 nie próbowałem, bo jednak przy tych siłowych wyrzutach, które tam sobie próbowałem nad jeziorkiem, to ona się, ta wędka dosyć mocno gnie. Ona oczywiście troszeczkę oddaje później ten, znaczy troszeczkę, ona oddaje nam tą moc tego wyrzutu, którą my załadujemy w nią, ale bym się obawiał, wiecie, taką 40 gram po prostu na nią zarzucić. Nasze tutaj takie tańsze odpowiedniki, można nawet powiedzieć, coś, co nam się po prostu fajnie sprawdzi, to są tego typu przynęty. Produkuje Jackson. Jak zwał, tak zwał. Na pewno ich znajdziecie sporo w sklepie. Jeżeli chodzi o cenę, to cena nie jest przerażająca, jest to 10 zł, czyli tutaj mamy ponad połowę taniej niż tamtej przynęty. Jeżeli chodzi o ciężar, no to one są troszeczkę cięższe, one mają około 30 gramów. No tutaj ja ubolewam zawsze na tym, wiecie, że na tym po prostu powinno być z tyłu napisane dokładnie ile i jaki jest ciężar. Czasami w sklepach mają tutaj gdzieś tam sobie napisane i prawidłowo, bo no, takie rzeczy powinny być określone na opakowaniu, żeby nie było później, wiecie, jakichś tam jaj, że sobie weźmiecie, a Wam chodziło o 20, a macie tam, nie wiem, 28 czy tam 30. Ja mam takie, widzicie, trzy kolorki. W zupełności to nam starczy, ale no, nie byłbym sobą, gdybym po prostu nie zakupił troszeczkę więcej sprzętu, żeby Wam troszeczkę pokazać, bo troszeczkę się też zawsze pytam co, jak i dlaczego. Dlatego tamte moje przynęty wzbogaciłem też o taką błystkę, bardzo tanią, 3,50
daje radę, 16 gram, tak jak widzicie tutaj, zobaczcie, bardzo fajnie oznaczone. No jak dla mnie naprawdę mega, mega dobrze. Nie potrzebuję tutaj mega kolorowego, kolorowej tej tekturki. Dla mnie ważne jest, ile to ma gram i ważna jest jakość. Polska firma, nawet mają taki super znaczek, o proszę bardzo. I to się liczy. Bardzo fajnie wpada mi w oko jeszcze taka przynęta, bardzo fajna, bo smukła, taki ala tubisik nawet. 25 gram. Super sprawa, słuchajcie, no, mi się podoba, mi się podoba. Podoba mi się też cena, nie wiem czy widzicie, ale na pewno widzicie, 5,50. Nie jakiś majątek, ale za to ciężka. Dosyć przynęta, fajnie, fajnie wygląda i troszeczkę jest taka wygięta, więc może też sobie fajnie w wodzie śmigać. Jako taką ciekawostkę troszeczkę, za 18 zł wziąłem jeszcze o coś takiego. Myk. I to sobie wziąłem tak w sumie z ciekawości, ponieważ ta przynęta, o słyszycie? No ma tam jakąś kulkę, grzechotkę, to się nazywa grzechotka, tak? Ja nie wiem jak to tam pracuje w tej wodzie, bo to jednak no jak szarpiemy może, to wtedy faktycznie no coś tam może być słychać. Wziąłem jako ciekawostkę. No, oczywiście na to też możemy sobie połowić z plaży i spróbujemy sobie na to połowić z plaży. Do tego wszystkiego można używać przyponów, ale powiem tak, specjaliści mówią, że nie. Koniec naszego wędziska, koniec naszej plecionki, krętlik, agrafka, przynęta, koniec. Tak, i tego się trzymajmy, nie budujmy jakichś dziwnych, dużych zestawów. To nam w zupełności wystarczy do tego, żeby sobie fajnie połowić, sprawnie, no i mam nadzieję, że coś po prostu złowimy. Pogoda nas nie rozpieszcza, 5 stopni na plusie, marzec, ale wiecie, plaża we Władysławowie, zobaczcie, jest przepiękna. Ludzi praktycznie żadnych, no bo pogoda troszeczkę ludzi odstraszyła. Jesteśmy też tutaj w środku tygodnia, w weekend to wygląda nieco inaczej. Zdecydowany plus jest taki, że nikt nas nie pyta, a tu jakieś ryby w ogóle można złapać, a jakie, a ile, a o co chodzi. Także no dużo plusów. Tego, że jesteśmy dzisiaj na plaży, powiedzmy to sami. Jeżeli chodzi, słuchajcie, jeszcze, bo to na pewno się spytacie, bo nie wszyscy tutaj oglądają namiętnie ten nasz kanał, o opłaty, bo opłaty faktycznie trzeba jakieś mieć. I teraz opłaty w tym roku poleciały na łeb, na szyję, do góry. Tak wygląda sportowe zezwolenie wędkarskie. Z tyłu jest bardzo fajnie określone, co możemy łowić, ile tego możemy złowić, także no... Karty wędkarskie nie trzeba mieć, o. Wystarczy sobie coś takiego kupić. Tak jak zobaczcie, widzicie, opłata 49 zł. To jest opłata, która była w 2014 roku, na początku 2015 roku. No niestety ministerstwo i szychy, które niekoniecznie często maczają kij i próbują coś złowić, postanowiły nam zrobić małą podwyżkę. 49 zł za rok było. Teraz jest prawie 200 zł, ale nie zrażajcie się tym, jak przyjeżdżacie do Władysławowa sobie tak tylko połowić od czasu do czasu, albo przyjeżdżacie dosłownie raz w roku, więc można sobie wykupić pozwolenie na miesiąc. Nie zbankrutujecie, aczkolwiek to też poszło w górę, wcześniej było 16 zł, teraz nie chcę wam skłamać, chyba 60 zł, ale pewny nie jestem, także no, to musicie mi... Musicie gdzieś po prostu poszukać, albo wejdźcie sobie na władek.pl, w opisie tego filmu rzucę wam tam proste informacje, ile to kosztuje. Także tak, pozwolenie takie trzeba mieć i można po prostu sobie łowić wówczas w pełni legalnie, tak jak powinno być. To w zasadzie, słuchajcie, wszystko. Wszystko, co chciałem wam powiedzieć na temat sprzętu, bo ten filmik jest typowo o sprzęcie, tutaj nie zarzucam, nie próbuję tutaj jakoś tam machać dużo tym kijem. Za chwilę zresztą zobaczymy, jak to wychodzi w praktyce, jak sobie troszeczkę pomacham. Ale no, ten zestawik, tak jak mówię, około 500 zł łącznie z naszą plecionką. Ja mam tą 12 i ta 12 kosztowała około 50 zł, ta droższa 20 kosztowała mnie 70 zł, ale ta 12 w zupełności wystarcza, czyli 2 stówy za wędzisko, około 2 stów za kołowrotek, 50 zł za plecionkę,
i mniej więcej 50 zł musimy przeznaczyć na krętniki, no i jakieś powiedzmy 3-4 przynęty. 500 zł wychodzi, a frajda może być spora. Trzymajcie się, Michał z Władek.pl żegna Was i idzie sobie połowić trochę.